Mamy już, słuchajcie, kilka dni po halvingu, i tak naprawdę na razie wykres samego bitcoina, jak i całego rynku kryptowalut zachowuje się bardzo przyzwoicie. Bo tak naprawdę Bitcoin dzisiaj osiągnął 66 tysięcy dolarów, co też idzie za tym, że był wzrost o 10%. I Turing też całkiem spokojnie odbiło z 2800 do 3200, więc jak na razie. Ta korekta przedhalvingowa na razie się nie sprawdza, chociaż wiemy, że na razie minęło tylko kilka dni, tak, zazwyczaj tamte korekty były takie rozłożone w czasie do nawet kilku miesięcy po halvingu, także jeszcze tutaj bym się z tym wstrzymał, no ale też sprawiło się tutaj parę nowych informacji, o których chciałbym Wam powiedzieć w dzisiejszym filmiku parę nowych analiz, parę nowych danych, także myślę, że ten odcinek będzie znowu ciekawy. I jeszcze na szybko, jeżeli tego kanału jeszcze nie subskrybujecie, to polecam to zrobić w tej chwili. Wcisknij przycisk poniżej. Ja tutaj skupiam się na takich analizach długoterminowych, jeżeli chodzi o rynki ekonomiczne oraz głównie, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. I tak naprawdę z każdym filmem tutaj pojawiają się jakieś nowe dane. Z każdym filmem tutaj gadamy sobie o jakichś nowych rzeczach, także myślę, że jest to ważne, żeby. Ten kanał, właśnie subskrybował, żebyś miał taki ogólny, bezpieczny całokształt tego, jak ta sytuacja makroekonomiczna, głównie na rynku krypto, wygląda. Także zrób to teraz. A jak tu jeszcze nie ma u nas na Discordzie, to też zapraszam. Dołącz sobie, bo tutaj na sekcji VIP, która również może być dla ciebie darmowa. Tu tutaj staramy się, jakby, agregować takich najlepszych traderów, których znajdziemy, sprawdzamy im skuteczność, żeby była jak największa, i oni potem dają wam sygnały. Jak widzicie też na zakładce, rezultaty VIP tutaj faktycznie te sygnały się sprawdzają. Potem, wiem, Boro zarobił dużo procent, Insult Legend też dużo procent, yy, Boldy. Tak, tutaj dużo, jakby, jest tych, tych ludzi, którzy faktycznie tutaj z tymi sygnałami sobie zarabiają, więc ta sekcja naprawdę myślę, że tutaj daje wam dużo wartości. Jedynym, jakby takim wymogiem, żeby tutaj na nią dołączyć za darmo, jest założenie sobie konta na Bybit, To jest mojego linku w opisie. I to jest dosłownie moje jedyne partnerstwo, jeżeli chodzi o ten kanał. Tam wszystkie jakieś współprace projektowe zawsze odrzucam i tylko jakby na tym się monetyzuję. Także będę wdzięczny za jakby właśnie zrobienie tam konta. Plus, jakby serio uważam, i że to jest najlepsza giełda, i tylko ja sam personalnie z niej korzystam. Ma najniższe prowizje. Oprócz tego masz co miesięczne airdrop, darmowy dostęp do właśnie naszego VIPa, yy, co miesięczne na nagrody i turnieje oraz też darmowy kurs też od nas bezpośrednio. Już jako taka też wisienka na torcie masz do 30 tysięcy dolarów od Bybita za zrobienie pierwszego depozytu. Także tak to się kształtuje. Wydaje mi się, że jest to całkiem spoko, ale my już w końcu przejdźmy do odcinka. Słuchajcie, chciałem tu jeszcze poruszyć kwestię tego właśnie Rafała Zaorskiego, tak? Jego tego yy, shorta sławnego, no bo ci, którzy wiedzą, bądź nie? no jest taki sobie Rafał Zaorski, on w sumie zrobił się najbardziej popularny chyba rok temu na się jak wiecie, tam shortował, był taki projekt Luna, który tam shortował bod bo 100 dolarów, spadł on do zera, po prostu się całkowicie on wywalił, no i teraz tak naprawdę dużo, dużo ludzi go słucha, ale też jak mam być szczery, to od pewnego czasu jest takim dużym antywskaźnikiem, w sensie trochę według mnie nie wie o czym mówi, no i teraz generalnie, no właśnie, tak, tutaj znowu gra na spadki w krypto, pod złamanie tego paradygmatu halvingu, czyli pierwszy raz po halvingu Bitcoin nie wzrośnie, bo wzrósł już pod ten paradygmat przedtem, tak? No i zaraz wam powiem, jakie mam tutaj ku temu zdanie, ale tutaj oszukałem tego komentarza, że w sumie on już tak samo mówił 4 lata temu jak był halving, tak, Że też gra pod te spadki i tak dalej, i tak dalej, no i, i w końcu jakby faktycznie tego nie było. No i generalnie on, ja z też trochę pisałem, tak, Na Instagramie, tam się wymienialiśmy głosówkami, no i on mówi tak, że jestem paradygmat halvingu że zawsze po halvingu cena wzrasta. Jak się to pokazuje jakimś początkującym, tak? No bo ten wykres da się tylko pokazać w takiej skali właśnie logarytmicznej, gdzie jakby tych korekt nie widać, no bo wiecie, tam się to spłaszcza od zera do tam iluś tysięcy tego nie widać no i on mówi że tam zawsze faktycznie ludzie myślą że po tym halvingu jakby od razu były wzrosty bo tych spadków około halingowych nie widać bo to jest wykres w skali logarytmicznej przez co jakby no tutaj tych jakiś tam małych korekt czy tych większych korekt nie widać bo to jest od zera tam do iluś tam tysięcy wiecie o co chodzi no i ja tak mu powiedziałem że no dobra ale w zasadzie no to z jednej strony tak ale z drugiej strony, według mnie już duża jest świadomość tego, że te spadki, około halvingowe, że zawsze jakby były, jednak nie. No bo tak jak też ja was, was przygotowuję na odcinkach, że na pierwszym halvingu była konsolidacja dłuższa, tak, na drugim halvingu były spadki, na trzecim halvingu też były spadki. I tak naprawdę nie jestem do końca przekonany tą tezą jego, która mówi, że większość ludzi myśli, że tych spadków około halvingowych nie ma. Wydaje mi się, że już jak mieliśmy fysologię, Trzy halvingi, teraz to jest czwarty, to wydaje mi się, że już dużo osób wie, że właśnie ten halving to jest taki selden news event, gdzie właśnie większość ludzi wie, że jakieś te spadki. Są. No i tu jestem taki właśnie bardzo sceptyczny, tak? Szczególnie, że okej, okay, dużo ludzi dało się naciąć na te spadki podczas ETF-ów, ale wtedy też, jeżeli sobie weźmiemy Google Search i wpiszemy Bitcoin, no to wtedy widzimy, że na tych ETF-ach dużo bardzo ludzi doszło do rynku kryptowalut taki nowy, tak? Był bardzo duży wolumen na Google zapytań, Bitcoin, kryptowaluty, gdzie teraz tego wolumenu nie ma aż tyle, co świadczy o tym, że na rynek ciągle jakby nie wpłynęło dużo, na nowych graczy, a jakby ciągle są w większości ci starzy, którzy według mnie widzą. Chociaż może dla mnie to jest takie, wiecie, tylko oczywiste, że bo jakby nagrywam ciągle o tym, ale każdy kto sobie po prostu włączy Trading View i spojrzy jak wyglądały poprzednie halvingi, to po prostu widzi, że były tam te jakieś spadki, więc to, że Rafał Zaorski bierze sobie zapewnik to, że większość ludzi myśli, że to zawsze są oraz wzrosty, to mi się takie wydaje trochę, wiecie, grubimi nićmi szyte, no ale sam jestem ciekawy, tak czy mu to wyjdzie, czy nie wyjdzie. No bo z tych jakby rzeczy, o których my sobie tutaj mówimy, no to wiemy na pewno jedno, wiemy to, że tutaj tak naprawdę ta wstęga, o której sobie mówiliśmy w zasadzie na kanale, już jakiś czas temu, tak tutaj byliśmy na 60 tysiącach dolarów, to mówiłem o tym, że to jest usiedniając bardzo dobry moment na zakup. Tak, to czy spadniemy niżej, nie mam pojęcia, ale historycznie to i ta wstęga, która jest średnią kroczącą, pokazała nam, że to są bardzo dobre zakupy, tak samo jak tutaj, te, które były na tych ETF-ach. No i faktycznie od tego momentu tak, wzrosliśmy sobie na razie tam o plus minus 10%, gdzie aktualnie Ethereum troszeczkę jest w tyle. Ale faktycznie ono ciągle jest tutaj w tym momencie, tak? Ciągle jakby ta perspektywa na zakup Ethereum jest bardzo kusząca w kolejnych dniach i tygodniach. Szczególnie, że jak sobie znowu tak podejdziemy na bitcoina, no to widzimy, że tutaj ten wolumen tak naprawdę zakupowy, o którym mówiłem Wam też w poprzednim odcinku, który dopiero się tutaj kształtował, to były jego pierwsze dni. Teraz widzimy, że już wyraźnie coraz bardziej się zwiększa, tak samo jak to było tutaj, tak? Na tych ETFach, gdzie to jakby wykres nam spadł do tych pól, oraz tutaj widzieliśmy, że jest silny jakby wolumen i taka presja zakupowa dużych portfeli, no i faktycznie to wtedy się sprawdziło, czy teraz się sprawdzi, zobaczymy, ale ja tutaj jakby nie staram się być jakiś na siłę, wiecie, niedźwiedzi, bo tak jak mówię, no wcześniej była jakaś ta konsolidacja większa, czy tam spadki, ale teraz może to już jest na takim poziomie, wiecie, ta świadomość tego halvingu, co tam się dzieje, że być może już się ludzie na to nie nabiorą. No a jestem kompletnie, kompletnie jakby neutralny. Z drugiej strony, znowu idąc, to mam dla Was nowe dane, tak? No bo mówię bardzo często, że słuchajcie, jesteśmy w roku elekcyjnym, tak? W Stanach, i tutaj pokazuję Wam, co się dzieje. No i faktycznie, tak, od 70 ponad lat, teraz tutaj ta czerwona linia to jest rok 2024, a jakby linia zielona to są jakby i czarne to są jakby usiedlone te lata lata wszystkie powiedzmy tak tam z przeszłości które były tymi rokami elekcyjnymi w Stanach tam były wybory no i widzimy wyraźnie że tutaj kwiecień maj czerwiec to jest generalnie taki przestój, tak? gdzie faktycznie te ręki trochę mają takiego odpoczynku przed po tym kolejnym e, bull runem przez kolejne dwa kwartały, trzeci i czwarty tego 2024 roku. Więc, tak jak mówiłem, moja strategia jest tak naprawdę bardzo prosta. Czyli Natomiast sobie skupuję na spot DCA w tych konkretnych momentach, jesteśmy właśnie na tej scendze, a jesteśmy właśnie na niej i właśnie teraz skupuję sobie coraz więcej Ethereum usiedniam sobie te swoje coiny, tak, mówiłem wam, że wchodzę w Solanę, kupiłem ją za 129, zaraz wam nawet pokażę jako, jako dowód że mm, faktycznie ją kupiłem o, Solana tutaj, Megadump wlatuje u mnie pierwszy order za 129 dolarów, tak, już, jest, już jesteśmy na bardzo fajnym plusie kupiłem Arbitrum po dolara i 5 centów, już też jest na plusie plusie to było w ogóle na dźwigni X2, gdzie tak naprawdę od tego dolara i 5 centów jesteśmy już na plusie 20% razy dźwignia X2, czyli 40% plus. Właśnie wtedy na tym jakby przerażeniu, gdzie tam Iran zaatakował Izrael, to sobie możecie zobaczyć nawet tutaj u mnie na telegramie w historii. O, tutaj o tym mówiłem. Wchodzę w dźwignię X2 i tam w głosówce jest, że to był tam dolar i 5 centów, więc... Jak widzicie, no to na razie ta moja strategia się sprawdza, no i teraz właśnie jesteśmy ciągle tak na tych czasach, gdzie opłaca się tą cenę uśredniać, no bo teraz faktycznie jest konsolidacja po tym dłuższym jakby momencie iścia w górę. Gdzie jak sobie spojrzycie, jak sobie zmienicie na świece jakieś miesięczne, no to widać bardzo wyraźnie, że w tym okresie około halvingowym, wiecie, to jest to samo, co tutaj, nie? Na przykład, czyli mieliśmy tutaj duży bardzo wzrost, tak? W bardzo krótkim czasie przed halvingiem, tak samo jak tutaj mieliśmy duży wzrost i potem była taka jakby etap konsolidacji, konsolidacji przed tym prawdziwym ruchem w górę, nie? Tak samo było jeszcze wcześniej. Dlatego ja teraz po prostu mam takie podejście, że okej, okay, Skupuję sobie ciągle, ale jestem jakby gotowy psych psychicznie na to, że jeżeli teraz te moje portfolio kryptowalutowe po wejściu w aplikację Ledgera, po wejściu w aplikację Bybita nie będzie mi rosło tak intensywnie, jak, ro jak rosło to dotychczas, jak wchodziłem sobie tam na Bybita, no to nic się nie dzieje, bo jestem przygotowany psychicznie, że to jest taki po prostu etap rynku i jest to w zupełności normalne. Czy jeżeli chodzi o cykliczność na Bitcoinie, czy jeżeli chodzi o o cykliczność całego jakby rynku indeksów y, finansowego, więc jest zupełnie, w zupełności normalnie, więc jak będziemy nawet jeszcze spadać, będę dokładał, jest to w zupełności normalne. Tu jeszcze mamy drugie dane tutaj od Ryana Detrika, które wskazują na to samo, czy tak naprawdę ten weakness now isn't abnormal, tak, że jakby ta słabość na rynku teraz nie jest niczym dziwnym, tak, jest how the SP500 performance after big starts to previous election years, to tak samo jakby bada ten election year, gdzie widzimy, tak, ten April, March, June e, są jakby obarczone, usiedniając to jakąś tam korektą, tudzież konsolidacją, gdzie dopiero od połowy roku, przez cały jakby trzeci, czwarty kwartał jest pompa w górę. Teraz jakby obstawiam dokładnie to samo i jest to w zupełności normalne, tak. I teraz idąc sobie e, znowu troszeczkę dalej, przejdźmy sobie i zobaczmy sobie teraz ten Fear and Grid Index, tak? No bo widzimy, że tam naprawdę przez kilka dni dosłownie. Nie mieliśmy, jak Iran, z tego IZL 57, ale tak ciągle to była chciwość, nie było, nie było jakby tego Extreme Fury, a teraz znowu mamy Grid, w skrócie do normy jest 73, także rynek sobie nie zrobił z tego zupełnie nic. No i przyznam wam szczerze, że znowu, tak, jestem kompletnie jakby po środku. Czy będą jeszcze spadki 50 na 50, ale przyznam wam szczerze, że brakuje mi trochę takiego właśnie elementu, gdzie poszlibyśmy tutaj bardziej, w dół do okolic może 50-40, żeby faktycznie lekki ten strach na rynku wykonać, żeby tych ludzi wykosić, tak? Co widzimy, że tutaj ewidentnie to się jeszcze nie udało. I tak naprawdę, jakbyśmy sobie tutaj pociągnęli pod tą taką linię wsparcia od tego momentu, czyli to od momentu, tam wiecie, października tamtego roku, to nam wyjdzie, że tak naprawdę jesteśmy jeszcze na całej linii wsparcia. I teraz cały ten Fear and Greed Index to jest tak naprawdę bardzo, bardzo taki, no tutaj, zwyszkujący mm, poziom, gdzie tak naprawdę, jeżeli chodzi o tej poprzedniej, wcze, wcześniej też na halvingu, y, potem była ta, ta tenkowi, to jest trochę inna sytuacja, no ale jestem po prostu ciekawy, jak teraz to się tutaj potoczy. No bo tak naprawdę, tak, z jednej strony to sobie silnie bardzo odbiliśmy od. Tego poziomu Fibonacciego na 59 600, gdzie faktycznie był ten silny poziom, ale teraz na poziomie 66 000 znowu mamy kolejny, tak, który też tutaj również jest silny, i to jest dokładnie ten sam poziom, którym który mówię Wam od tak naprawdę bardzo dawna, tak, że jeżeli faktycznie zatrzymamy się na dłuższy czas nad nim, no to zaczyna być coraz bardziej, jakby pro-wzrostowy, a jeżeli będziemy dłuższy czas pod nim, zaczyna być bardziej, jakby prospadkowy. No i teraz. Dobiliśmy właśnie dzisiaj do tego poziomu, obserwujcie po prostu, czy od tej linii, czy dzisiaj przebijamy ten poziom, czy znowu jakby odbijemy się i kolejne świece dzienne zamkną się na dół, tak? Pamiętajcie, że ta świeca dzienna zamyka się o północy czasu UTC tego londyńskiego, czyli u nas o drugiej w nocy, także to, że tam sobie na chwilę dzisiaj zejdziemy nad ten poziom, i potem spadniemy, to nic jakby nie świadczy, tak? Bo tam czasem mam komentarze, że to dałeś film, już, już, już jesteśmy nad tym. Hehe, he, fajna analiza. No a potem o tej, do tej drugiej w nocy znowu spadniemy. No więc takie krótkoterminowe, wiecie, komentarze. Od osób Tiktokowych to ja dziękuję, więc posłuchajcie uważnie, czy damy radę ten poziom wybić, bo według mnie jest on, jest on bardzo, bardzo ważny. To co jest jakby plusem to to, że widzimy, że tak naprawdę ciągle jesteśmy w range'u, tak, by tutaj. Od tak naprawdę ponad dwóch miesięcy, to że tutaj sobie spadliśmy do tego poziomu 59 tysięcy dolarów, tak. Jakby to jest ciągle ten poziom, jakby konsolidacyjny, góra-dół, czyli tak, od tych 74 do 60. To jest jakby zupełnie normalne poziomy, sobie po prostu konsolidujemy, góra-dół i to wszystko. Za mną przemawia głównie to, że tak jak mówię, nie? Jakby ja teraz bardzo sobie grać y, tą strategią tych średnich kloczących, bo tutaj nie musisz po prostu nic przewidywać, tak. Spadasz tutaj, no to historycznie. Pokazała nam dane, że to jest w sposób dobry moment, żeby dokupić bitka i usiednić. Tak samo jak tutaj, tak? przez całą bezę był trend spadkowy, wtedy ta czerwona linia była na górze. No to sobie jakby dokładasz, tak? Tutaj, short, 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 short. short. Tutaj nie. Short, 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 dokładasz do pozycji, dokładasz, dokładasz, dokładasz. Tutaj widzimy, że w końcu trend się zmienia, wybija się z tego spadkowego. Tutaj zamykasz te wszystkie tutaj shorty, które sobie usiedniałeś od tego roku, tak. No i teraz tak naprawdę tak samo, tak. Znowu trend zmienił się, jest hossa na wzrostowy od gdzieś tego momentu, tak. to znowu sobie jakby dokładasz long, 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 long. No i tyle, po prostu nic nie przewidujesz, kiedy spadniemy, o ile spadniemy, coś tam spadniemy, nie spadniemy. a Inni mówią na, twit na Twitterze, że nie spadniemy, inni, że spadniemy. Dosięgamy tych wstęg, kupujesz bez gadania i tyle. Historycznie to są najlepsze momenty, żeby dokupić. Czy nie spadniemy bardziej? Być może, być może spadniemy bardziej, nie staram się tego przewidywać, ale historycznie to są najlepsze momenty, żeby dokupić. Oczywiście możemy z tej wstęgi na chwilę wyjść, będziemy na minusie ale i tak jest historycznie, jest ona najlepsza po prostu, bez jakiegoś tam wiecie bawienia się w, w przewidywanie czy spadniemy, czy nie spadniemy historycznie po prostu jest to najlepsze co możesz zrobić. Chciałem to Was jeszcze zaprosić bo tak naprawdę w przyszłym tygodniu już będziemy startowali z takim trzydniowym wyzwaniem, gdzie będą jakby trzy webinary pod rząd 29-30 kwietnia oraz 1 maja tak, o godzinie 20 się one zaczną i ten pierwszy z nich poprowadzę ja tak, ty opowiem Wam o tym jakby Supercyklu, o tym osiemnastoletnim cyklu makroekonomicznym, czemu ja twierdzę, że wejście teraz w kryptowaluty na okres do końca 2025 roku będzie dla Was no czymś bardzo, ale to bardzo profitowym. No ja w to osobiście, oczywiście to nie może być prawda inwestycyjna, ale ja w to osobiście wierzę i sam jakby kieruję się tym, inwestując swoim własnym kapitałem. Dlaczego to jest ostatni moment na inwestycje, właśnie ten aktualny, gdzie jeszcze, tak, tutaj. Nie wywaliliśmy w górę, a ten okres około halvingowy, który jest teraz, jest tak naprawdę bardzo ważną rzeczą dla nas, bo to jest ostatni moment, gdzie po dobrych cenach możemy zapakować się w krypto, bo potem już takie coś odjedzie i ten dip około halvingowy to jest ostatni taki moment. Serio mówię, tak. Kiedy się skończy, jaki jest mój plan na to, hossa i tak dalej. Kolejnego dnia wchodzi Tomek Degen, który tutaj jest od Altcoinów i mówi jak rozgrać hossę małym kapitałem, jak zacząć inwestować mając 1000 zł na koncie, jak pomnożyć i jak jego plan, jak zmienić małe kwoty w wzrost rzędu x10, x50. Tak, ma swój indywidualny plan i tak dalej. oraz webinar numer 3 tego 1 maja też o 20:00 prowadzi Marek Steeler, gdzie po prostu powie wam, jak swoją strategię inwestowania na ten rok, jak błędów nie popełnić, które popełnia większość inwestorów, oraz poznasz jego osobistą strategię też na ten rok. Także trzy darmowe konferencje, dzień po dniu tego właśnie 29-30 kwietnia o godzinie 20 oraz 1 maja. Zapiszcie tutaj na, na tej stronie, masz link na samej górze w opisie i jakby dostaniesz linki wszystkie po prostu na maila. Tak to działa. Tutaj po prostu damy wam dużą dawkę wartości. I myślę, że to, co dla Was przygotowaliśmy, to po prostu bardzo wam się spodoba. No i tak już też, słuchajcie, na koniec mamy za darmo ten taki nasz kurs. 3 tygodniowa darmowa Akademia Kryptowalut. Przez długi czas ją robiliśmy. Też jest link w opisie. Za darmo możesz mieć do tego dostęp, tak? Działa to tak, że po prostu będąc pode mną na ByBicie, masz do tego dostęp. I tyle. Tutaj masz też codzienne live tradingowe sube, które faktycznie obraca tak kapitałem setek tysięcy dolarów innych firm ma te wszystkie certyfikaty prop tradingowe czyli faktycznie zna się na rzeczy no i generalnie dobrze tutaj prawi więc tutaj też polecam ci się z tym zaznajomić więc tak naprawdę Taki krótki update, nic się nie zmienia, ciągle jest dobry czas na zakup kryptowalut. Czy spadniemy, nie wiem, ale to już i tak bez względu na to, na, na to, czy spadniemy, czy nie spadniemy bardziej, to już i tak jest bardzo dobry moment na po prostu wejście w krypto. To wszystko, słuchajcie, ja się z Wami żegnam, dzięki i cześć.